Jeśli powiem do Was pozdrowienia z Alei Jerozolimskich, to wszyscy od razu domyślicie się, że chodzi o palmę? O tę najsłynniejszą palmę w Warszawie, a może i w całej Polsce, która stoi tutaj na rondzie de Gaulle od 2002 roku. Jest to chyba najsłynniejsza instalacja uliczna po 1989 roku. Wspominałam o niej przy okazji mojego filmiku o jaju z Placu Pięciu Rogów. Palma jest oczywiście sztuczna, ale artystka o nią dba. Kiedy dzieją się jakieś ważne wydarzenia, zawsze wymienia liście na tak, żeby pasowały tematycznie do danego wydarzenia. Zawsze spotykamy się przy palmie, kiedy są jakieś ważne manifestacje, uroczystości, przemarsze. To ścisłe centrum Warszawy, tutaj umawiają się pary, czy też grupy przyjaciół, żeby później dalej ruszyć w miasto. To tutaj jest też centrum nocnego życia. Ona trochę ginie w tych monumentalnych budynkach dookoła, przy Banku Gospodarstwa Krajowego, przy Domu Partii czy Muzeum Narodowym. Tak już się wszyscy do niej przyzwyczailiśmy, że prawie jej nie zauważamy. A chciałam Wam króciutko opowiedzieć, do czego ona nawiązuje. Pozdrowienia z Alei Jerozolimskich to tytuł nie bez powodu nadany tej instalacji. Aleje Jerozolimskie nawiązują oczywiście do miasta Jerozolima w Izraelu. Skąd to się wzięło? Tak, pewnie się dobrze domyślacie. Tutaj w XVII i XVIII wieku znajdowała się jurydyka o nazwie Nowa Jerozolima. Jurydyka to takie prywatne miasteczko, którego właściciel mógł sobie jako pan na włościach zatrudniać i gościć kogo chce. I to właśnie u niego gościli Żydzi, którzy wtedy nie mogli mieszkać oficjalnie w granicach miasta. Stąd też właśnie nazwa tej jurydyki Nowa Jerozolima, która ciągnęła się dokładnie tak, jak teraz Wam pokazuję, od Ronda de Gaulle'a, którego oczywiście wtedy jeszcze nie było, aż na Ochotę, wzdłuż Alei Jerozolimskich. Dlatego artystka Joanna Rajkowska nawiązała właśnie do tego wydarzenia. Pamiętajmy o palmie, a ja pozdrawiam Was z Alei Jerozolimskich.